W Gdańsku odbyły się dwudniowe targi pod hasłem Wiosna w ogrodzie. Była to jubileuszowa 20. edycja. Pomorskie Centrum Hurtowe Ręk w Gdańsku zgromadziło w tym roku wielu przedstawicieli branży ogrodniczej. Ogrodników, producentów, szkółkarzy i handlowców z całej Polski. Wystawa połączona była z kiermaszem. Ze wszystkiego można korzystać w celach zdrowotnych, wskazywał prezes PZU Zdrowie Andrzej Jaworski. My mamy wiele roślin, które możemy sadzić w naszych ogrodach, na naszych balkonach, które mają także własności zdrowotne. Dlatego najważniejsze jest, żebyśmy spędzali jak najwięcej czasu w zdrowym trybie życia, żebyśmy jedli jak najzdrowsze produkty, żebyśmy mogli korzystać z tych darów, które mamy właśnie i od polskich rolników. Targi co roku cieszą się sporym zainteresowaniem. Ja jestem co roku i ciągle kupuję jakieś nowości, bo tutaj na rynku można kupić bardzo dużo nowych roślin. Dzisiaj kupiłam kaliny piękne. Podczas kiermaszu ogrodniczego można było nabyć nie tylko rośliny, ale również rzeczy potrzebne do ogrodu. W tym roku bardzo duże zejście mają donice, kosze, jednocześnie różnego rodzaju figurki. W zeszłym roku akurat był zbyt na fontanny, w tym roku fontanny też, ale w większości drobne rzeczy, tańsze rzeczy. Nie zabrakło też pokazów florystycznych, występów akrobatów, artystycznych czy muzyków regionalnych zespołów. Reprezentujemy Kaszuby Północne, czyli Nordę, naszą tutaj kochaną. Jesteśmy, jak już mówiłem, kapelą grającą muzykę kaszubską, ludową typowo, no i kawały też taką kabaretową kapelą jesteśmy. Gramy na instrumentach. Miłośnicy zieleni podczas kiermaszu Wiosna w Ogrodzie mogli skorzystać z bezpłatnych porad.